Ponieważ nie zgadzam się z filozofią zaprezentowaną na komisji przez kolegę Szucika, że porządek obrad już jest ustalony, niniejszym chciałbym, żeby zmienić i pojawia się ku temu mocne uzasadnienie, dlatego że dzisiaj na sesji są mieszkańcy, którzy chcieliby nam przekazać jakieś ważne informacje i uważam, że my jesteśmy dla nich, a nie sami dla siebie, żeby umieszczać wolne wnioski, komunikaty na końcu i zasadnym byłoby przeniesienie tego na sam początek, żeby wysłuchać mieszkańców. I myślę, że po tych wszystkich dyskusjach, które były na komisji, byłoby to taki jednocześnie test, czy Rada Miejska jest sama dla siebie, dla radnych, czy dla mieszkańców. Także proponuję przeniesienie punktu 32, czyli wolne wnioski, komunikaty, informacje, na jako punkt 4 po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji. Przechodzimy do głosowania wniosku. Każdy wniosek będziemy od razu głosować. Proszę o tabelę do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego o przesunięcie punktu wolne wnioski, komunikaty, informacje jako punktu 4? Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 8 osób za, 5 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się, jedna osoba nie głosowała, wniosek nie został przyjęty.